Dzień dobry Państwu. Przepraszam za niewielkie opóźnienie. Proszę spocząć gości. Bardzo dziękuję za przybycie. Dzisiejsze spotkanie pod tytułem Paradoksy polskiej nowoczesności w XIX wieku no oczywiście wywołuje wiele rozmaitych myśli i skojarzeń, ale jedną z nich, muszę przyznać, jest myśl, którą mnie jakiś czas temu zaraził Wawrzyniec Rymkiewicz, redaktor naczelny zaprzyjaźnionego Kronosa, który przy okazji jakiejś rozmowy powiedział, że skoncentrowani na nadrabianiu rozmaitych nieprzemyślanych myśli i niezrobionych robót z czasów PRL-u, zapominamy o tym, że taką ogromną przestrzenią, która wymaga roboty i namysłu, jest XIX wiek, który został nam zabrany i który musimy z niezwykłą starannością przemyśleć, bo właśnie wtedy w Europie stały się rozmaite rzeczy, których nie można po prostu zignorować. I jest to rzecz pierwszorzędnej wagi. Nie jest to zagadnienie, które... To jest historia zbyt poważnych rzeczy, żeby ją zostawić historykom po prostu. Znaczy ona wymaga przemyślenia w dykcji całkowicie współczesnej. Znaczy to nie są rzeczy, o które my możemy pytać wyłącznie w konwencji historycznej. Oczywiście, żeby poważnie na te pytania odpowiedzieć, musimy poznać stan rzeczy dostatecznie dobrze. Także ta wypowiedź nie jest próbą lekceważenia historycznych badań XIX wieku, tylko raczej uprzytomnienia sobie, że mamy do czynienia z taką ekstensją teraźniejszości w przeszłość, która wcale nie dotyczy wyłącznie czasów, kiedy została zerwana ciągłość po 45 albo po 38 roku, prawda? Tylko daleko wcześniej. To jest oczywiście zdumiewające dla większości naszych przyjaciół zachodnioeuropejskich, którzy traktują tę rzecz jako zamkniętą, prawda, i ściśle historyczną. Także chciałbym prosić, byście pamiętali, że nad tymi sprawami, o których będzie dziś mowa, warto zawieszać znak zapytania, który jest całkowicie współczesny. Chciałbym bardzo podziękować dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, który tutaj nas uprzejmie gości. Przypominam, że teologia polityczna realizuje na Uniwersytecie Warszawskim teraz projekt. Jest z nami kierownik naukowy tego projektu, ksiądz profesor. Tak. I to jest projekt bardzo taki pełen rozmachu. I dzięki niemu też jesteśmy tutaj dzisiaj obecni. Dziękuję też niezawodnemu Blok Pressowi, który jest z nami przy rozmaitych okazjach i dzięki któremu ta sala liczy, albo liczyć będzie do jutra pewnie około 1500 miejsc, tak to zwykle bywa. Także to bardzo by mi przyjemnie z powodu tej przyjaźni i tej niezwykłej pomocy. Przed nami dwa panele, w obu znakomici goście. Zacznę od gościa, zanim powiem o gospodarzu. Witam pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Pan profesor jest historykiem, profesorem Instytutu Historii PAN, specjalizującym się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz w historii Niemiec. No i witam też, no można powiedzieć, gospodarza tego spotkania, profesora Marka Cichockiego, filozofa, politologa, historyka idei politycznych, autora między innymi znakomitej książki, za którą otrzymał kilka dni temu nagrodę imienia Józefa Mackiewicza, mam na myśli Północ, Południe, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. Można ją dzisiaj kupić. Kto jeszcze nie czytał tego, czekają wielkie uniesienia i wielkie przyjemności. Oddaję głos prowadzącemu, Michałowi Strachowskiemu. A ty masz dwa teraz mikrofony. Dziękuję. Dziękuję za to.
wprowadzenie panu doktorowi Karłowiczowi i chciałbym przekazać głos profesorowi Cichockiemu. Ja mam pierwszy. To trochę jestem stremowany, zwłaszcza przy profesorze Kucharczyku, który jest rzeczywiście prawdziwym specjalistą, jeśli chodzi o XIX, między innymi wiek. Dariusz Karłowicz mówił, że to jest taki czas trochę nam zabrany. Ja próbuję to troszkę nadrobić ostatnio i efektem też tego nadrabiania jest to, co chciałem powiedzieć odnośnie nowoczesności i związanej z nowoczesnością w sposób nierozerwalny. Bo w istocie model jest taki, że drogą do nowoczesności ma być proces modernizacji. I tutaj warto byłoby może na początku zastanowić się, o czym mówimy w kontekście polskich doświadczeń, polskich dylematów w XIX wieku. Ale także ze względu na to, co już tutaj padło, że jest to oczywiście nie tylko problem historyczny, ale że jest to problem jak najbardziej współczesny, dlatego że my się konfrontujemy, musimy się skonfrontować, musimy się zmierzyć z problemem modernizacji także w czasach współczesnych. I robimy to od 30 lat i to jest, powiedzmy, doświadczenie pewnie pokolenia pana profesora, doświadczenie mojego pokolenia. To zmierzanie się z modernizacją, z nowoczesnością ostatnich 30 lat. Ale jak powiedziałem, jest to być może problem związany w ogóle z polskim doświadczeniem ostatnich dwóch stuleci. W związku z tym na początku warto byłoby sobie wytłumaczyć, o czym właściwie mówimy, kiedy mówimy o modernizacji i o nowoczesności w kontekście XIX wieku, która dodatkowo, od razu to wprowadzę, no wiąże się z kształtowaniem się pewnej nowej koncepcji, nowego modelu zachodu, cywilizacyjnego zachodu Europy, także zachodniego modelu porządku społecznego, zachodniego modelu porządku politycznego, międzynarodowego i także zachodniej koncepcji pewnej wizji cywilizacyjnej, porządku cywilizacyjnego w Europie, ale także przecież szerzej na świecie. I ta idea modernizacji i nowoczesności, która ma z niej wynikać, jest więc nierozerwalnie związana właśnie z kształtowaniem czy integrowaniem się na nowo przemyślanego, na nowo wymyślonego Zachodu, który oczywiście z miejsca definiuje sam siebie i to jest istotny w ogóle wątek myśli zachodniego oświecenia, konfrontuje się z tym, co ma być w pewnym sensie jego przeciwieństwem, jego odwrotnością, takim lustrem też, w którym ten na nowo zintegrowany oświeceniowy Zachód chce się przeglądać, mianowicie z pewną określoną wizją Wschodu. I budowanie paradygmatu oświecenia w dużym stopniu, tego zachodniego oświecenia, jest powiązane z budowaniem przez niego również pewnego paradygmatu tego, co orientalne, tego, co wschodnie, tego, co jest no, właśnie tą drugą stroną oświeceniowego zachodniego rozumu. Mówię o tym dlatego, że to ma dosyć istotne konsekwencje dla Polski, dla polskiego doświadczenia zachodniej modernizacji właśnie w wieku XIX. Więc jakbyśmy tą nowoczesność sobie zrekonstruowali. Jest to
takim razie nowoczesny Zachód zintegrowany wokół oświeceniowej idei rozumu i też związanej z tym idei postępu, gdzie przeciwieństwem czy punktem odniesienia negatywnym do takiego świata będzie wszystko to, co zostanie wrzucone do worka pod nazwą tradycji. Tego, co przeszłe, tego, co minione, tego, co poprzedza moment, w którym Zachód oświeceniowy postanowił się wymyślić, stworzyć swój model. Za tym idzie oczywiście też, jak powiedziałem, bardzo konkretne wyobrażenie tego, w jaki sposób powinno być zorganizowane takie nowoczesne zachodnie społeczeństwo. No i tutaj warto sięgnąć chociażby po takiego czołowego reprezentanta takiej myśli oświeceniowej zachodniej, jak to nowoczesne społeczeństwo ma wyglądać i do czego ma modernizacja prowadzić. Mam tutaj na myśli oczywiście Condorceta i jego wizję postępu, ale on jest reprezentantem, powiedzmy, pewnego określonego oświeceniowego zachodniego myślenia na ten temat. On reprezentuje całe środowisko, czy jakby cały trend myśli i filozofii oświeceniowej, przede wszystkim francuskiej, związanej z całą grupą tak zwanych Les Idéologues, Instytutu Francji, który powstaje, który zostaje powołany przez ludzi francuskiej rewolucji, a później jest też taką sztandarową instytucją Napoleona Bonapartego do czasów, aż się z tą instytucją skłóci. I już jako, można powiedzieć, hegemon, tyran, dyktator nowego typu, który próbuje zbudować paneuropejski porządek, cesarz Francuzów, już będzie inaczej patrzył na owych Les Idéologues jako reprezentantów takiego doktrynalnego rozumu, którzy chcą budować zupełnie nowy model społeczeństwa, nie biorąc całkowicie pod uwagę meandrów polityki, która, uważał Bonaparte, wymaga mniej doktrynalnego podejścia, politycznego podejścia. To jest zresztą ciekawy model, znaczy ciekawy moment, ta kłótnia czy ten spór Napoleona z Les Idéologues, bo on ewidentnie jakby orientuje się w pewnym momencie, że oświeceniowy rozum ma w sobie bardzo silny potencjał niepolityczności, antypolityki, a że oświeceniowy rozum i ta wizja nowego porządku społecznego zaczyna rościć sobie pretensje do tego, żeby być prawdziwym władcą, prawdziwym kreatorem, animatorem rzeczywistości, jako przedstawiciele właśnie rozumu, nauki, eksperci, ludzie, którzy wszystko potrafią dokładnie policzyć i zmierzyć, powiedzieć, jak powinno być. Ci Les Idéologues dążą w istocie na końcu swojej wizji do zniesienia polityki jako takiej i decyzji politycznej jako takiej, która z punktu widzenia chociażby owego paneuropejskiego hegemona jak Bonaparte była istotą w ogóle władzy politycznej. Zdolność do plastycznego kształtowania rzeczywistości poprzez podejmowanie politycznych decyzji. To jest, jak powiedziałem, cała formacja, która będzie miała ogromny wpływ później na to, co by można było nazwać właśnie tym nowoczesnym, oświeceniowym światopoglądem, szczególnie mocno obecnym w tradycji francuskiej w XIX-wiecznej Europie, która ma ewidentnie, bo Les Idéologues, którzy są tak naprawdę twórcami w ogóle pojęcia ideologii jako całościowego modelu
porządku rzeczywistości, jak ona powinna wyglądać. Są oczywiście też twórcami porządku postchrześcijańskiego. Jakby les ideolog są tymi, którzy próbują budować nowoczesność świadomie postchrześcijańską i w istocie tak naprawdę też antychrześcijaństwem w swoich konsekwencjach, czyli jakby te ideologie mają charakter nie tylko racjonalizmu, materializmu, indywidualizmu, emancypacji, ale również mają ewidentnie antychrześcijański wyraz, antyreligijny także. I to jest jakby całe środowisko, cała tendencja, która później będzie kontynuowana oczywiście przez takich znanych ludzi, nie wiem, jak Saint-Simon, jak Dunayer, z całą koncepcją industrializacji jako właśnie tego, co tak naprawdę nadaje właściwy kierunek modernizacji i pozwala nam stworzyć społeczeństwo doskonałe, społeczeństwo całkowicie wyemancypowane, jednocześnie w związku z tym całkowicie szczęśliwe i spełnione. Tutaj Dunayer jest dosyć takim ciekawym przykładem właśnie myśliciela, który znajduje swój odpowiednik w wielu innych przykładach, także we współczesności, jakby szczęścia poprzez industrializację i technologię. Tak? Wreszcie Comte. Jakby cała rzesza myślicieli, która będzie ten model nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnego świata powielać na różne sposoby z pozytywizmem później włącznie. Oczywiście to nie jest tylko ideologia, to jest również pewna filozofia, ta koncepcja nowoczesności i modernizacji, która taką swój najpełniejszy wyraz oczywiście odnajduje w historiozofii Hegla. Znaczy bez Hegla państwo nie zrozumieją, dlaczego modernizacja powinna być dokładnie taka, jaka powinna być. Znaczy Hegel rzeczywiście, ale także inni filozofowie, no tacy jak Schelling, pozwalają jakby zarysować pewną ścieżkę historycznego rozwoju, postępu, która jest ścieżką realizowania się nowoczesności, modernizacji. A więc bez historycyzmu państwo nie zrozumieją tak naprawdę siły oddziaływania i jakby też tego magnetycznego efektu, jaki zawierał się w tej zachodniej koncepcji nowoczesności. Ale też, i to o czym też na pewno trzeba wspomnieć, to jest cały szereg pewnych obiektywnych zjawisk, ta nowoczesność zachodnia w XIX wieku, bo to nie jest tylko jakby sama koncepcja ideologiczna, koncepcja oświecenia, to nie jest tylko pewna wizja historiozoficzna, pewna wizja postępu historii i dialektyki praw, reguł, tego przekonania o tym, że ludzkość idzie od czasów zdziecinnienia do czasów emancypacji i dorosłości, prawda? Ale to, tak jak powiedziałam, są również jakby cały zestaw obiektywnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Przede wszystkim pierwsza rewolucja przemysłowa i w ogóle pojawienie się kapitalizmu jako zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczo-społeczno-politycznej. Versus oczywiście to, co zostało przez kapitalizm zakwestionowane, a więc jakby porządku społeczno-polityczno-politycznego, jakim był wcześniej feudalizm. Oprócz kapitalizmu to jest jakby cały ruch, czy cała idea demokratyzacji jako pewnej koncepcji politycznej, suwerennego samostanowienia się społeczeństw. A przy okazji również samostanowienia się jednostek, ich emancypacji. I to jest pewna rzeczywistość społeczna, która też jest od rewolucji francuskiej pewnym obiektywnym czynnikiem, który każdy musi
w XIX wieku brać pod uwagę i albo no, jakby próbować się w ten proces włączać, albo próbować z nim walczyć. Ale tak jak powiedziałam, on jest zjawiskiem obiektywnym. Wraz z tym również pojawienie się społeczeństwa liberalnego jako w dużym stopniu z jednej strony wytworu kapitalizmu, ale również jako wytworu no właśnie problemów związanych z demokratycznym samostanowieniem. Czyli społeczeństwo liberalne i jego upragniony, najbardziej pozytywny, jaki może sobie zaproponować to społeczeństwo, porządek polityczny pod postacią monarchii konstytucyjnej, którą Hegel wpisuje w swoją koncepcję historii jako najbardziej idealny porządek społeczny i polityczny, do jakiego nowoczesność może nas doprowadzić. W tym sensie później Fukuyama w latach 90. będzie próbował zrobić taką imitację heglowskiego myślenia i będzie twierdził, że liberalna demokracja jest tym najdoskonalszym możliwym ustrojem politycznym, które nowoczesne społeczeństwo może stworzyć. A analogicznie można powiedzieć, Hegel w pierwszej połowie XIX wieku zaproponował no właśnie taką wizję, w której tym najbardziej doskonałym społeczeństwem, najbardziej doskonałym porządkiem politycznym, jakie może wypracować liberalne społeczeństwo nowoczesne, jest monarchia konstytucyjna, która oczywiście jest tutaj definiowana jako opozycja, jako postęp jednocześnie w stosunku do tego, co wcześniej, czyli do dawnych absolutyzmów. A więc to są też pewne czynniki obiektywne, które przynosi rewolucja społeczna i rewolucja przemysłowa, a wraz z nią industrializacja. I one są w jakiś sposób ze sobą sprzęgnięte. To znaczy rodzenie się kapitalizmu jest w dużym stopniu sprzęgnięte z ideą emancypowania się jednostki i społeczeństw. Tak? Jakby ta nowoczesny człowiek jako jednostka jest wyemancypowany. Właśnie dlatego, że może funkcjonować w nowej rzeczywistości społecznej, jaką tworzy powstały kapitalizm. I tak samo jest w odniesieniu do emancypacji społeczności, nie emancypacji jednostkowej, ale emancypacji społeczeństw. Oczywiście trzeba pamiętać też, że jakby te zmiany obiektywne, one nie występują w jednym momencie. To jest cały proces. To jest proces, który zaczyna się, powiedzmy, w latach 60. XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, znaczy w Anglii, przepraszam. I on się rozwija powoli. On się tak naprawdę Europejczykom zaczyna rysować bardzo wyraźnie. Oczywiście Europejczycy będą pielgrzymować do Anglii, na wyspę, i będą w tym czasie obserwować zmiany, które tam zachodzą, ale prawdopodobnie jeszcze nie mieli świadomości tego, że te zmiany są całkowicie przełomowe i że angielski kapitalizm naprawdę jest game changerem, jeśli chodzi o historię europejską i historię Zachodu. Ale jakby świadomość tego, że rzeczywiście kapitalizm angielski jest zupełnie nowym światem, on się zaczyna w Europie pojawiać po upadku Napoleona tak naprawdę. Po upadku Napoleona coraz więcej Europejczyków zdaje sobie sprawę z tego, że w Anglii dokonał się jakiś przełom, z którego wyłania się nowa rzeczywistość i że ona ma daleko idące konsekwencje polityczne, społeczne, cywilizacyjne, że jest to coś, co będzie nieuchronnie również wpływać na ewolucję tego, co dzieje się na kontynencie. I rzeczywiście jakby niewiele trzeba było czekać. Francja jest kolejnym tym miejscem, które zaczyna się zmieniać bardzo wyraźnie, już nie tylko pod wpływem oświecenia, rewolucji francuskiej, terroru, hegemonii Napoleona, jego wizji uniwersalnego porządku europejskiego pod wodzą Francji,
ale również zaczyna się zmieniać z powodu zmian, jakie przynosi na kontynencie kapitalizm. To widać już we Francji w latach 20., a przełomem tak naprawdę jest nowa formuła sojuszu tronu i kapitału, jaką we Francji ustanawia rewolucja, która wynosi do władzy Ludwika Filipa, króla sklepikarzy. I to, co jakby później państwo w literaturze będziecie mieli opisane chociażby przez Balzaka, prawda, jako ten taki niesamowity przełom, który się dokonuje również wówczas we Francji, która zaczyna stawać się kontynentalnym centrum nowego kapitalistycznego i liberalnego porządku, z bardzo silnie ufundowanego we francuskim oświeceniu. Potem to są Niemcy, ale z dużym opóźnieniem tak naprawdę te zmiany w Niemczech, niezależnie oczywiście od tego, co zmienia w obszarze niemieckim reforma państwa pruskiego, to z punktu widzenia jakby przemian takich liberalizujących porządek społeczny, wprowadzających zmiany też industrialne, kapitalistyczne, te zmiany do Niemiec tak naprawdę zaczynają docierać dopiero na przełomie lat 40. i 50. i oczywiście później znajdują swoje apogeum w Niemczech bismarckowskich i później wilhelmińskich. Jakby te zmiany są tam wówczas, no, osiągają swoje apogeum. I dopiero tak naprawdę zarysowując ten plan, można wrócić do Polski, do polskich dylematów, bo one były związane dokładnie z tymi przemianami, którym ulegał Zachód, czy zachodnia Europa, począwszy powiedzmy od lat 60. XVIII wieku w Anglii, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tym, co wciąga Polskę i Polaków w tryby tego procesu modernizacji i nowoczesności, o których mówiłem wcześniej, tym momentem zasadniczym, ja bym postawił taką tezę, możemy próbować później o tym dyskutować, czy ona jest słuszna, na ile można ją obronić, a na ile można próbować ją obalić, ale wydaje mi się, że tym kluczowym momentem są wojny napoleońskie. Czy to jest moment, w którym Polacy zostają wepchnięci, zaanektowani w tryby tej modernizacji, o której mówiłem wcześniej. I to doświadczenie być może jest początkiem naszych problemów z modernizacją i z nowoczesnością. Dlaczego problemów? Dlatego, że jak powiedziałem, po pierwsze, ten moment ma charakter aneksji, zaanektowania, wciągnięcia. To nie jest tak, że to jest moment naszej własnej decyzji. Tak? Tak naprawdę my zostaliśmy wciągnięci przez Napoleona w tryby tego procesu w wyniku jego działań, które doprowadziły do całkowitej zmiany geopolityki, a także geoekonomii Europy. Powstanie Księstwa Warszawskiego było w dużym stopniu wynikiem konsekwencji geopolitycznych spowodowanych przez to, że Napoleon doprowadził właściwie do upadku Prusy. I dlaczego to doświadczenie było problemem z polskiego punktu widzenia? Dlaczego ono wywoływało także jakby no zdziwienie, krytykę, a nawet sprzeciw? Dlaczego było rodzajem dylematu? Dlatego, że przecież Polacy mieli już swoje własne doświadczenie modernizacji, nowoczesności wcześniej. Tak? Czyli to wciągnięcie było w dużym stopniu też problematyczne, ponieważ ono stawiało pod znakiem zapytania
to, co miało miejsce w Polsce wcześniej. I mam tutaj oczywiście na myśli przede wszystkim ten okres, który znowuż pewnie by trzeba było umiejscowić, gdzie jest to pierwsze polskie doświadczenie z modernizacją czy z nowoczesnością, gdzie w ogóle po raz pierwszy być może Polacy stawiają problem własnej nowoczesności jako problem polityczny, cywilizacyjny, ideowy. No to jest ten okres, który ja bym umiejscowił między latami 60. XVIII wieku, a upadkiem insurekcji kościuszkowskiej i ostatnimi rozbiorami Polski. Oczywiście to nie jest tak, że wcześniej Polacy nie próbowali reformować swojego państwa. Tak? Oczywiście, że próbowali. Mają państwo, nie wiem, ruch egzekucyjny, mają państwo cały szereg różnego rodzaju prób reformowania ustroju własnego państwa. Jakby w trybie całej historii polskiego politycznego republikanizmu I Rzeczpospolitej. Ale wydaje mi się, że moment, w którym jakby Polacy zaczęli zadawać sobie pytanie o przyszłość Polski jako pewnego modelu społeczno-politycznego i cywilizacyjnego, własnego, ufundowanego na jakby własnych próbach reformy. To jest właśnie ten moment między latami 60. XVIII wieku, a upadkiem insurekcji kościuszkowskiej, która być może jest w ogóle kulminacją tego doświadczenia polskiej nowoczesności zbudowanej przez nas samych. Znaczy insurekcji rozumianej nie tylko jako powstanie, ale jako próba całkowicie nowego zdefiniowania polskiej wspólnoty politycznej, ale także polskiej wspólnoty społecznej i polskiej wspólnoty jako pewnego modelu cywilizacyjnego. Zresztą też bez wątpienia z dużą atencją i referencją do rewolucji francuskiej, przynajmniej w przypadku Kościuszki z całą pewnością. Tak? Kościuszko uważał insurekcję za pewną próbę polskiej rewolucji politycznej i społecznej, która wpisuje się też w wydarzenie rewolucji francuskiej i jej uniwersalistyczne konsekwencje, które zmieniają rzeczywistość francuską, zmieniają rzeczywistość polską, ale również zmieniają rzeczywistość całej Europy. Z punktu widzenia tego polskiego doświadczenia nowoczesności, tego wcześniejszego, oczywiście kluczowe będzie Konfederacja Barska, która tak jak moim zdaniem bardzo trafnie Walicki opisuje, jest momentem, w którym, znaczy upadek Konfederacji Barskiej jest momentem, w którym zaczyna się cała próba zreformowania polskiego republikanizmu, czyli gdzie się zaczyna, albo w każdym razie w którym w sposób pełny zaczyna wyrażać się idea polskiego republikanizmu zreformowanego, tak. Republikanizmu, który jest zdolny do zreformowania samego siebie, a drugi element tego polskiego doświadczenia zbudowanej przez nas samych nowoczesności jest oczywiście, można powiedzieć, ta frakcja dworska, frakcja stanisławowska, mówiąc bardzo ogólnie i umownie, i Konstytucja 3 maja. I tak jak powiedziałem, to doświadczenie kulminuje w insurekcji kościuszkowskiej, która jednocześnie jest nie tylko kulminacją tego zjawiska, ale jego końcem. Ostatnie rozbiory przecinają tę ścieżkę. No i teraz wróćmy do tego doświadczenia wojen napoleońskich, bo jak powiedziałem, z tej perspektywy Polacy są wciągnięci w tryby modernizacji, tylko że ona już nie jest ich własną, tak? Tylko ona jest modernizacją à la Napoleon, tak? À la kodeks napoleoński. To jest modernizacja administrowana w dużym stopniu. Tak? Oczywiście to jest też tak, i to będzie ten sam problem w
przypadku Królestwa Kongresowego, prawda, ludzie, dla których życiowym ich własnym doświadczeniem było to pierwsze doświadczenie polskiej modernizacji między latami 60. a końcem insurekcji kościuszkowskiej, żyją w dalszym ciągu, wielu z nich żyje, tak? Czy oni to pamiętają, oni brali w tym udział, oni w tym uczestniczyli. W związku z tym jakby wciągnięcie Polski i Polaków modernizacji tej administrowanej modernizacji francuskiej jest problematyczne, ale również stawia pytanie, czy w ramach tych nowych uwarunkowań nie można kontynuować tamtego przerwanego dzieła. Tak? Być może otwierać jakieś okno możliwości, żeby kontynuować, dokończyć to, co zostało wówczas w jakiś sposób rozpoczęte. Wydaje się, że bilans Księstwa Warszawskiego jest jednak pod tym względem ujemny. To znaczy, to doświadczenie jakby pokazuje, że tamto doświadczenie pierwszej polskiej nowoczesności, która została przez Polaków sama podjęta, nie pasuje pod wieloma względami do tego, co Polacy są, do tego procesu, do którego Polacy zostają wciągnięci poprzez Napoleona. Trzeba też pamiętać, że doświadczenie czasów napoleońskich nie jest tylko doświadczeniem owej modernizacji przez administrowanie narzuconej z góry, której symbolem jest oczywiście kodeks napoleoński, który pod wieloma względami zmienił sytuację w Polsce. Wprowadzenie kodeksu napoleońskiego na przykład było dosyć istotne dla dynamiki zmiany społecznej w Polsce, szczególnie w odniesieniu do kwestii chłopskiej, włościańskiej. Tak? Znaczy ona w dużym stopniu otwierało, no przede wszystkim upodmiotawiało prawnie wszystkich ludzi żyjących w Księstwie Warszawskim. Jednocześnie oczywiście otwierało problem, jaki jest, można powiedzieć, status polityczny i własnościowy tych prawnie upodmiotowionych ludzi żyjących w Księstwie Warszawskim. I to jest kwestia, która będzie się ciągnąć aż do lat 60. przynajmniej w przypadku zaboru rosyjskiego. Inaczej to jest oczywiście w zaborze pruskim, inaczej w zaborze austriackim. Ale poprzez kodeks i tą administrowaną odgórnie modernizację, sytuacja społeczna w Księstwie Warszawskim zmienia się w istotny sposób, ale tak jak powiedziałem, to doświadczenie napoleońskie jest czymś więcej, bo to jest oczywiście także doświadczenie, które moim zdaniem sprawia, że wielu ludzi w Polsce zaczyna rozumieć, że pod wieloma względami Stara Rzeczpospolita jest nie do odtworzenia, znaczy, że Stara Rzeczpospolita nie będzie mogła być reanimowana, odtworzona tak, jak istniała przed rozbiorami, że wojny napoleońskie rzeczywiście stanowią pewną cezurę nie tylko geopolityczną, ale geoekonomiczną z punktu widzenia funkcjonowania I Rzeczpospolitej. Dlatego, że wojny napoleońskie oznaczają również zmianę pod względem geopolityki europejskiej, co odczuwa Polska, kraj rolniczy, bardzo taki bezpośredni sposób. Dlaczego? Dlatego, że jakby zmienia się paradygmat ekonomiczny w Europie. On się zmienia z punktu widzenia społeczeństwa rolniczego, ziemiańskiego,
które jest włączone w ekosystem ekonomiczny w Europie jako dostawca produkcji rolnej, jako odbiorca bardziej, można powiedzieć, przetworzonych wyrobów, taka Rzeczpospolita, takie społeczeństwo polskie za sprawą zmian geoekonomicznych wywołanych między innymi przez Napoleona znajduje się w zupełnie nowej sytuacji. Raz to jest spowodowane przez politykę protekcjonistyczną pruską, ale także jest spowodowane przez blokadę Wielkiej Brytanii przez Napoleona, która później będzie też miała swoje konsekwencje pod postacią prawa zbożowego, które tak naprawdę zamknie rynek brytyjski. Na przykład dla polskich producentów, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, aż do lat 40. XIX wieku. A więc inaczej mówiąc, Polacy po doświadczeniu napoleońskim, również pod względem ekonomicznym, nie tylko społecznym i politycznym, znajdują się w zupełnie nowej rzeczywistości. To, co próbuje robić Drucki-Lubecki w Królestwie Kongresowym, jest w dużym stopniu próbą wyciągnięcia konsekwencji z tej zmiany. Bo co proponuje Drucki-Lubecki po 1815 roku? Jakby wyciągnięcie konsekwencji z tej geoekonomicznej, geopolitycznej zmiany, w jakiej się znaleźli Polacy. Jego odpowiedź jest taka. Wobec tej sytuacji musimy po pierwsze starać się zmienić strukturę polskiej gospodarki z gospodarki rolniczej na gospodarkę przemysłową. I tutaj pojawia się cały jego projekt intensywnej industrializacji Polski, który tak naprawdę, jak wiemy, ponosi sromotną klęskę. Okazuje się, że z wielu powodów nie da się przeprowadzić w Polsce wówczas intensywnej industrializacji i dokonać tego przeskoku od społeczeństwa i gospodarki agrarnej, wiejskiej do gospodarki, nie wiem, przemysłowej. Nie da się tego w ten sposób zrobić. A na dodatek jeszcze wywołuje to uzasadnioną krytykę polityczną i intelektualną i buduje front opozycyjny wobec Druckiego-Lubeckiego. A druga strona jego odpowiedzi jest taka, że nie tylko musimy dokonać tego przeskoku, ale ten przeskok jest możliwy tylko i wyłącznie w nowym geopolitycznym układzie, w którym Polska jest częścią tak naprawdę systemu rosyjskiego. Tak, jakby ta zmiana, którą proponuje Lubecki, jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Polska uzna siebie za nieodwracalnie element gospodarczego, politycznego i społecznego ekosystemu rosyjskiej, carskiej Rosji, w której tak naprawdę tylko poprzez właśnie tą politykę industrializacji może lewarować się według Lubeckiego do pozycji właśnie dominującej gospodarczo w stosunku do bardziej zacofanej Rosji. W dużym skrócie można powiedzieć, to jest filozofia, którą zaproponuje po tych zmianach napoleońskich Drucki-Lubecki. Z drugiej strony mamy tą taką iluzję, którą w Królestwie Kongresowym utrzymuje w dużym stopniu krąg związany z Adamem Czartoryskim, mianowicie, że w tych nowych warunkach można w Polsce budować nie tylko tą warstwę zmian ekonomiczno-społecznych, ale również można budować monarchię konstytucyjną, która byłaby podobna do tej, jaką mają Brytyjczycy, tylko że w realiach bycia tak naprawdę uzależnionym od Rosji. Tak? Można powiedzieć, że w dużym stopniu to jest ten miecz, który próbuje Czartoryski i na który zresztą polscy liberałowie
Kaliszanie dają się w pewien sposób nabrać. Tak? Znaczy oni dochodzą do wniosku, że rzeczywiście Królestwo Kongresowe jest taką rzeczywistością, w której można praktykować politykę typową dla liberalnej, konstytucyjnej monarchii. No i próbują to robić. I obie te propozycje, czyli ta, można powiedzieć, społeczno-ekonomiczna Druckiego-Lubeckiego i ta polityczna, proponowana przez Czartoryskiego, no jest próbą sformułowania pewnego programu modernizacji po Napoleonie w realiach Królestwa Kongresowego, która kończy się oczywiście wraz z powstaniem listopadowym. Po powstaniu listopadowym wszelkie i po upadku powstania wszelkie wyobrażenia o tym, że można w warunkach zaboru rosyjskiego kontynuować, nie wiem, iluzję monarchii konstytucyjnej się kończą, jak również kończą się wszelkiego rodzaju iluzje, że Polacy mogą w tych realiach budować własną modernizację ekonomiczną i społeczną, taką jaką próbował realizować Drucki-Lubecki. I od upadku powstania listopadowego mamy w zaborze rosyjskim tak naprawdę do czynienia z modernizacją wojskową a la Paskiewicz, która tak naprawdę modernizuje Polskę poprzez, czy zabór rosyjski, tak, czy Polskę w zaborze rosyjskim modernizuje poprzez projekt stworzenia nowoczesnego tak naprawdę zaplecza wojskowego i fortyfikacyjnego i technologicznego dla rosyjskiej polityki wojskowej, polityki obronnej, a więc modernizację przez militaryzację, która jest jednocześnie w doświadczeniu Polaków silnie powiązana z depolonizacją. Ta koncepcja modernizacji wojskowej jest silnie sprzęgnięta z depolonizacją, z walką z polską kulturą, z polskim językiem, z polską tradycją. I dopiero pozytywizm, można powiedzieć, jest próbą znalezienia nowej odpowiedzi na ten typ wojskowej i depolonizacyjnej modernizacji. Kończąc, to doświadczenie upadku powstania listopadowego i początek politycznej emigracji, wielkiej politycznej emigracji polskiej jest znowuż pewną istotną cezurą w tych polskich zmaganiach się czy doświadczeniach z nowoczesnością i z modernizacją, bo koniec konstytucyjnego Królestwa Polskiego jest końcem pewnych nadziei na to, że po wciągnięciu Polski w tryby zachodniej modernizacji przez Napoleona, Polacy w nowych warunkach, w tym ekosystemie carskiej Rosji, będą mogli modernizować się na jakichś warunkach quasi-autonomicznych. Jak powiedziałem, upadek powstania listopadowego przecina te spekulacje, kończy takie możliwości. I jest jednocześnie kolejnym bardzo ważnym doświadczeniem zderzenia się Polaków z modernizacją i z nowoczesnością. Tym doświadczeniem jest właśnie wielka emigracja. To jest to, co Mickiewicz będzie opisywał w prelekcjach paryskich jako najazd nowych barbarzyńców na nowy, nowoczesny Rzym, jakim jest Paryż. Nowi barbarzyńcy, Słowianie, ci, którzy musieli emigrować, którzy pielgrzymują do stolicy nowego świata, do Paryża, który jest nowym Rzymem, nowym centrum nowoczesnej
kontynentalnej Europy, zderzają się z zupełnie nową rzeczywistością, jaką jest rzeczywistość nowej, liberalnej, konstytucyjnej, kapitalistycznej Francji pod rządami króla sklepikarzy Ludwika Filipa. I to doświadczenie, jak powiedziałem, jest kolejnym bardzo istotnym doświadczeniem kształtującym polskie wyobrażenia dotyczące nowoczesności i na czym polega konflikt między polskim doświadczeniem a doświadczeniem zachodniej modernizacji. Kształtuje ona to doświadczenie, jakby nowe rozumienie tego polskiego doświadczenia w zderzeniu z zachodnią modernizacją. To rozumienie, które jest bardziej romantyczne, ono jest bardziej abstrakcyjne, ono jest bardziej filozoficzne niż te poprzednie. Ono jest w dużym stopniu mesjanistyczne, dlatego próbuje na przykład jak w filozofii Cieszkowskiego czy w koncepcjach Krasińskiego narzucić własny język, który byłby konkurencyjny do tego zachodniego języka definiowania nowoczesności, na przykład zastąpienie pojęcia postępu przez pojęcie czynu czy duchowości, który pozwoliłby Polakom odnaleźć swoją pozycję do zachodniej nowoczesności w taki sposób, który nie dyskredytowałby ich całkowicie, nie stawiał na pozycji całkowicie przegranych. To jest także wizja europejskiej modernizacji i nowoczesności, która jest o wiele bardziej krytyczna wobec Zachodu, która kontestuje bardzo często społeczeństwo liberalne i które bardzo często przeciwstawia mu cywilizację słowiańską i która wobec sojuszu tronu i kapitału, jaki reprezentuje Paryż, stolica francuskiej monarchii, przeciwstawia ideę samostanowienia narodów, ich solidarności i samostanowienia takiego demokratycznego samostanowienia narodów, które poprzez to mogą zapewnić sobie prawdziwą wolność w stosunku do tego, co tę wolność im odbiera. Więc z tego punktu widzenia to doświadczenie upadku powstania listopadowego i politycznej emigracji we Francji otwiera nowy rozdział polskiego doświadczenia, czy polskiego doświadczenia zachodniej nowoczesności, która, jak powiedziałem, cały czas rysuje się jednak jako pewien problem i jako pewne wyzwanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi za wystąpienie i chciałbym oddać głos panu profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi, który zaprezentuje krótki referat, czy Polska wyszła z zaborów nowocześniejsza. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Ja do tego zagadnienia próbuję się odnieść, lekko modyfikując to pytanie, czy zaborcy zmodernizowali Polskę. I pan profesor jak gdyby tutaj pokazał taki modelowy opis wzorca modernizacji, więc czuję się zwolniony z tego obowiązku, żeby do tego wracać. Ale próbując odpowiedzieć na to kluczowe pytanie właśnie, czy zaborcy zmodernizowali Polskę, wydaje mi się, że droga wiedzie przez próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy chcieli zmodernizować.
I warto sobie przypomnieć, że ziemie polskie, ziemie Rzeczypospolitej, które pod koniec XVIII wieku dostają się w obręb trzech organizmów państw uczestników rozbiorów, dostają się w obręb państw intensywnie się modernizujących wtedy, w końcu XVIII wieku. To są państwa, każdy z nich bardzo intensywnie się modernizuje. Zbiorczą nazwą dla tej wersji modernizacji jest absolutyzm oświecony czy absolutyzm oświeceniowy. I teraz no można powiedzieć, że patrząc na te trzy państwa, oczywiście najbardziej konsekwentne w modernizowaniu się, to można nawet powiedzieć, że to była racją stanu tego państwa, no to były Prusy, monarchia Hohenzollernów, które właściwie przez cały długi wiek XIX, czyli od de facto, patrząc tak podręcznikowo, od końca XVIII wieku do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku, przechodzą kolejne fale modernizacji. I co ciekawe i co charakterystyczne, wszystkie one są inicjowane i przeprowadzane przede wszystkim przez państwo, przez instytucje państwa scentralizowanego, zbiurokratyzowanego i przez długi czas właśnie biurokracja pruska, reform biurokratyzmus, jak piszą niemieccy historycy, była głównym także, nazwijmy to takim ośrodkiem refleksji intelektualnej nad potrzebami, nad zakresem pracy nad właśnie reformą, nad modernizacją państwa pruskiego. To, co poprzedziło tę wielką falę modernizacji lat 1806-1812-15 w Prusach, czyli reformy Steina Hardenberga, były poprzedzone właśnie przede wszystkim refleksją, która dokonywała się w obrębie pruskiej biurokracji. To było to środowisko. I teraz właśnie pytanie, czy chcieli modernizować te ziemie, ziemie Rzeczypospolitej, które dostały się w obręb ich państw na skutek ich świadomej decyzji, czyli polityki, która wiodła od 1772 do 1795 roku do zniszczenia państwa polskiego. I teraz, czy w obrębie tych państw wykształciła się jakaś ideologia państwowa, czy też nazwijmy to polityka historyczna, która by szukała odpowiedzi właściwej z ich punktu widzenia na pytanie, dlaczego zniszczyliśmy Królestwo Polskie i dlaczego ta nazwa nigdy już nie powinna pojawiać się na mapach Europy, jak głosiła ta dodatkowa konwencja podpisana już po trzecim rozbiorze w Petersburgu w 1797 roku przez Prusy, Rosję i Austrię. I tutaj jak popatrzymy właśnie na tych uczestników akcji rozbiorowej, no to tak, Austria przede wszystkim dążyła do tego, żeby nie dopuścić, aby Prusy zwłaszcza wzmocniły się kosztem ziem polskich, więc uczestniczyła, jak wiemy, w pierwszym i w trzecim rozbiorze. Jeżeli jeszcze można mówić o jakimś dopisaniu właśnie pewnego projektu ideologicznego czy misji modernizacyjnej związanej z zajęciem ziem polskich, no to można mówić o pierwszym rozbiorze, bo to wtedy Galicja wchodzi w okres czy w obręb monarchii józefińskiej. Te wszystkie reformy, które wtedy właśnie pod szyldem józefinizmu są realizowane, ale jak gdyby ona dostaje się też bez większych uzasadnień, nazwijmy to teoretycznych. Rosja, która no przede wszystkim kieruje się ideologią, w której słowem kluczem moim zdaniem jest wielkość. Zbieranie ziem ruskich, oczywiście program, który już wielcy książęta moskiewscy w XV wieku realizowali i ogłosili. I także tam gdzieś w tle oczywiście tego projektu zawsze jest ideologia Trzeciego Rzymu, ale ona też jest związana przede wszystkim z wielkością. Ewentualnie i potem piewcy Imperium Rosyjskiego, także tacy renegaci jak hrabia Adam Górowski, dodają do tego świeżość. Ta świeża wielkość, prawda? To, co fascynuje, dlaczego Rosja jest krajem wielkich możliwości, dlatego że jest czymś świeżym w swojej wielkości, nie w swoim potencjale modernizacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że Stanisław Staszic, kiedy pisze o relacjach polsko-rosyjskich po 1815 roku, wtedy, kiedy wszystko wydaje się możliwe, kiedy piękne czasy Królestwa Kongresowego nastają, on pisze w tym kontekście, że to Rosjanie mają brać oświecenie, tak dosłownie, mają brać oświecenie od Polaków. To Polacy mają być czynnikiem modernizującym Rosję, te wielkie przestrzenie Imperium Rosyjskiego. I trzeci kontrahent akcji rozbiorczej, czyli Prusy, one miały rzeczywiście jako jedyne państwo
zaborcze, rozwiniętą, tak można powiedzieć, ideologię państwową, program misji cywilizacji, cywilizowania Dzikiego Wschodu. I tutaj pierwszym i także w jakimś sensie nawiązującym do tego, co pan profesor mówił, tą epoką kształtowania się nowej definicji Zachodu i Wschodu, czyli w epoce oświecenia, tą postacią kluczową to jest król Fryderyk II, zwany wielkim przez pruskich historyków i niemieckich, nie tylko niemieckich. Immanuel Kant w swojej rozprawce, czym jest oświecenie, powiedział krótko, jest to wiek Fryderyka Wielkiego. Napoleon jako największą swoją zdobycz, którą wywiózł z Berlina w 1806 roku, nie uważał kwadrygi z bramy brandenburskiej czy jakichś obrazów z Galerii Królewskiej, tylko rapier Fryderyka II wywieziony z Poczdamu. To było dla niego największe trofeum, bo to był rzeczywiście wiek Fryderyka II. I Fryderyk II w swoich testamentach politycznych, to jest pierwszorzędne źródło dla poznania właśnie pewnej wizji, właśnie tej misji modernizacyjnej, którą Prusacy tutaj na ziemiach polskich chcieli realizować. On pisze wprost o tym i to jest odpowiedź na to pytanie, czy chcieli. Tak, chcieli. On w 1752 roku w pierwszym swoim testamencie politycznym, w którym znalazło się to takie słynne sformułowanie, że Polskę trzeba obierać jak karczocha, listek po listku. Tam dosłownie chodziło o Prusy Królewskie, czyli o Pomorze Gdańskie nasze, że trzeba, jak on pisze, jak karczocha, listek po listku obierać. On tam pisze, że Rzeczpospolita trzyma się starych feudalnych form rządzenia, które to wszystkie inne mocarstwa europejskie już odrzuciły. To już jest taki pierwsza nutka, która świadczy o tym, że jest tu ocena właśnie człowieka, który chce, albo w każdym razie, który przynajmniej widzi potrzebę unowocześniania, zmodernizowania tych ziem, no ewidentnie zacofanej Rzeczypospolitej. Potem ten obraz zostaje jeszcze bardziej uzupełniony, wyostrzony w drugim testamencie politycznym z 1768 roku. Poddani traktowani przez swoich panów jak niewolnicy, złe zarządzanie finansami, wszystkie grzechy starego feudalnego systemu, w tym przede wszystkim wolna elekcja i liberum veto, brak prawodawstwa, brak wymiaru sprawiedliwości. To są cytaty dosłowne z tego testamentu politycznego. Testament polityczny, jak zawsze, oczywiście jest pewien obraz, nie tylko podsumowanie tego, co się zrobiło, ale pewna wizja strategii, co należy nadal robić. Rządy anarchii, które sprawiają, że Rzeczpospolita, jak pisze Fryderyk, zawsze jest słaba, a jak długo trwać będzie obecny jej ustrój, tak długo nie będzie groźna dla swoich wrogów, a dla swoich sprzymierzeńców będzie ciężarem. Ale podsumowanie było takie. Jednym słowem jest Polska wśród narodów Europy na ostatnim miejscu. Nie tylko w sensie siły politycznej i militarnej, ale także, co było ważne dla człowieka oświecenia, w końcu mówimy o królu filozofii, pod względem pewnej wizji właśnie cywilizacji, właśnie tej nowej definicji Zachodu, którą wtedy, także w naszej części Europy, jej eksponentem jest właśnie Fryderyk II. Tylko Fryderyk II także jest tutaj postacią ważną, ponieważ on jak gdyby ilustruje też ten ukryty cel. Ponieważ jak wiemy, Fryderyk II był postacią cechującą się wybitnym cynizmem i hipokryzją. I on w tym samym w tych samych listach, w których pisał po swojej podróży inspekcyjnej, którą odbył po naszym Pomorzu anektowanym w 1772 roku, w którym to na przykład do Woltera pisał, że mamy do czynienia z Irokezami nad Wisłą i do czynienia z Kanadą. W tamtym dyskursie oświeceniowym słowo Kanada, chciałbym tutaj przypomnieć, nie miało takiej konotacji, jaką my zazwyczaj ze słowem Kanada wiążemy. Kanada była obrazem dzikości, jak gdyby obszarów, które nie są skażone cywilizacją. W każdym razie dzicz, prawda, która czeka na swoich cywilizatorów. Podobnie jak plemię indiańskie, czyli dzikusy. Ale on jak gdyby w ramach tej samej podróży pisze do swojego brata, księcia Henryka Pruskiego, prawej ręki jego, Fryderyka, w ramach przygotowania pierwszego rozbioru. On
on, Henryk, prowadził kluczowe negocjacje w Petersburgu. I on pisze, Fryderyk II do swojego brata w 1772 roku. Cytuję, obejrzałem te Prusy, Prusy królewskie, nasze Pomorze, które uzyskałem w pewnym stopniu z pana ręki. Jest to bardzo dobry nabytek, zarówno pod względem politycznym, jak i finansowym. Aby jednak uniknąć zazdrości innych mocarstw, mówię wszystkim, że widziałem tylko piaski, świerki, wrzosowiska i Żydów. Koniec cytatu. A więc proszę państwa, hipokryzja oznacza, że coś chcemy ukryć. Pewien ukryty cel. I to wiedzie do szukania odpowiedzi na drugie i wydaje mi się kluczowe pytanie, dlaczego chcieli modernizować. Skupię się tutaj na tych pruskich wątkach, bo tak, jeżeli popatrzymy na ten z lotu ptaka, na cały ten długi wiek XIX, kiedy nie ma państwa polskiego, czyli od trzeciego rozbioru, dla nas ten długi wiek XIX to jest nie tyle może rewolucja francuska, co trzeci rozbiór 1795 do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. U początku i u końca tego długiego wieku XIX, jak klamra, mamy właśnie różne projekty modernizacyjne, bardzo intensywne, realizowane właśnie przez zaborcę pruskiego na naszych ziemiach, które to projekty modernizacyjne są, jak zawsze w przypadku Prus, były związane z drugim celem. Były takie dwie strony medalu, modernizacja i integracja. Dzieje Prus to są właściwie dzieje kolejnych fal modernizacji, zmierzających do kolejnych fal integracji. Właściwie takim pierwszym inicjatorem tych fal, jeszcze przed epoką rozbiorową, to był król sierżant Fryderyk Wilhelm I. Swoją drogą przyczynek do tej dyskusji, o ile można mówić o jakimś jednolitym obrazie oświecenia, bo to było żywe zaprzeczenie tego modelu oświecenia, o którym pan profesor mówił, bo człowiek, który rzeczywiście Prusy modernizował bardzo gwałtownie, który działał na rzecz na przykład zniesienia poddaństwa osobistego chłopów w domenach, czyli w dobrach ziemskich państwowych, który zniósł tortury, który zniósł procesy o czary, a jednocześnie człowiek, który, jak wiadomo, był ojcem czegoś, co przeszło do historii jako pruski dryl, który swoich werbowników nawet po ustanowieniu systemu kantonalnego wysyłał po całej Europie, żeby przemocą wcielać zwłaszcza tych wielkich dryblasów do Korpusu Gwardii Królewskiej w Poczdamie. Człowiek, który na przykład kazał w pewnym swoim edykcie uwięzić i wymordować wszystkich cyganów w obszarze monarchii pruskiej, a każdego poddanego, który by skargę zgłaszał na czynności prawne królewskiego wymiaru sprawiedliwości, które już były przedmiotem rozpatrywania przez królewską apelację, kazał wieszać, a obok niego na szubienicy miał być powieszony pies. Człowiek, który był bardzo pobożny, rzeczywiście bardzo pobożny i serio traktował tą swoją wiarę, a jednocześnie jest słusznie nazywany jako człowiek oświecenia czy protooświecenia w monarchii pruskiej i właściwie jego syn, którego, że tak powiem, uczył postępu i nowoczesnego zarządzania grubą lagą. Jak wiadomo, późniejszy Fryderyk II od wewnątrz badał nowoczesne zarządzanie państwem poprzez osadzenie w twierdzy kostrzyńskiej. Tam badał kamerę, działalność kamery domenalnej, lokalnej i tak dalej. Tam się uczył mechanizmu działania państwa. Jak wiemy, się doskonale tego nauczył. I w tym momencie ziemie polskie wchodzą w obręb monarchii frydercjańskiej, która jak gdyby rozpędem jeszcze funkcjonuje aż do katastrofy w starciu Prus z Napoleonem w 1806 roku. I pruscy urzędnicy, którzy przybywają na ziemie polskie, po trzecim rozbiorze oni piszą w opisach tych ziem i w raportach, które wysyłają do swoich zwierzchników, jako swój najważniejszy cel doprowadzenie do dosłownie Verschmelzung, czyli do stopienia albo amalgamieren, czyli swojego rodzaju amalgamatu prusko-polskiego, ale czynnikiem dominującym miały być oczywiście Prusy, bo one reprezentują tą wyższą, lepszą, bo nowocześniejszą cywilizację na tych ziemiach. W Kamerze Białostockiej
bo to były tak zwane Prusy Nowowschodnie, czyli ta część północnego Mazowsza i Podlasia, które dostały się w obręb monarchii pruskiej po trzecim rozbiorze. Na początku XIX wieku swoją karierę urzędniczą rozpoczynał Theodor von Schön. Theodor von Schön, który w latach 20. był szefem administracji w tak zwanej prowincji pruskiej, obejmującej wschodnie i nasze Pomorze Nadwiślańskie. Był potem w latach 30., 40. jednym z założycieli pruskiego liberalizmu wschodniopruskiego. Były te dwa skrzydła pruskiego liberalizmu, nadreński i wschodniopruski. A wcześniej w okresie 1806-12 był członkiem ekipy reformującej Prusy po klęsce w starciu z Napoleonem. I on zaczynał w Kamerze Białostockiej i uważał, że to było zesłanie go tam, porównywał do wyroku śmierci. Ale to właśnie Theodor von Schön, nauczony tym doświadczeniem, napisał w latach 20., że jego celem jako szefa pruskiej administracji, obejmującej także polskie Pomorze i ziemię chełmińską, jest, i to jest słynne diktum, doprowadzenie czy zamiana, jak mówił, byłych Słowian i niewolników w ludzi wolnych i Niemców. Tak osiągnąć należy ten, można powiedzieć, cel modernizacyjny. Różnymi sposobami. Zresztą podwładnym Schöna był wtedy Eduard Flotfel, także liberał, który stał się w grudniu 1830 roku szefem administracji w Wielkim Księstwie Poznańskim. I też miał taką wizję modernizacji temu naczelnemu celowi. Dlaczego oni chcieli? Właśnie dlatego, jak lapidarnie Schön powiedział. I teraz skok o 100 lat. I czasy Wielkiej Wojny, koniec długiego wieku XIX, koniec epoki rozbiorów i program Mitteleuropy, który my zazwyczaj słusznie kojarzymy jako program imperialnej polityki, czyli stworzenia niemieckiej dominacji politycznej, wojskowej i gospodarczej w obrębie Europy Środkowej zamkniętej Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Ale jest jeszcze jeden wątek, który zazwyczaj umyka w analizie tej strategii Mitteleuropy. To jest wątek dominacji kulturowej. Friedrich Naumann w swojej słynnej książce, od którego tytułu cały program wziął nazwę, czyli Mitteleuropa, która po raz pierwszy ukazała się w 1915 roku i stała się od razu bestsellerem, on pisze, że chodzi o wykształcenie środkowoeuropejskiego typu człowieka. A nawet pisze, że już istnieje dzięki Wielkiej Wojnie środkowoeuropejska dusza, która szuka dla siebie formy państwowej. Ale najważniejsza jeszcze wcześniej jest forma kulturowa. Teraz Naumann uważa, że należy przede wszystkim, gdy chodzi o Polaków, zerwać z brutalną germanizacją a la Bismarck i jego naśladowcy. Natomiast chodzi o to, żeby Polacy zgłosili swój akces do środkowoeuropejskiego typu człowieka, środkowoeuropejskiej duszy poprzez to, że uznają dominację kulturową Niemiec. Ponieważ spoiwem, tą formą dla środkowoeuropejskiej duszy miało być, jak pisze Deutsche Wirtschaftskonfession. Dosłownie tak, Wirtschaftskonfession. Niemieckie wyznanie gospodarcze. I jak pisze Naumann, chodzi przede wszystkim o ten niemiecki duch pracy, dzięki któremu techniczne i rolnicze wyższe szkoły są niemieckimi instytutami myśli z praktycznymi celami. A jaka zasługa, skąd takie osiągnięcia kulturowe Niemiec? No, pisze wprost, że to jest zasługa niemieckiej filozofii idealistycznej, Kanta i jego uczniów. Ale warunkiem partycypowania w tym projekcie środkowoeuropejskiej, formowania środkowoeuropejskiego typu człowieka, jest de facto pozbycie się przez Polaków swojej suwerenności kulturowej i uznanie dominacji kulturowej Niemców. Przypomnę, że opis kultury niemieckiej, jej jak gdyby uzasadnienia dla dominacji w Europie Środkowej jest wybitnie, nazwijmy to z akcentowaniem właśnie tego potencjału rzeczywistości modernizującej, nowoczesności.
Bo to ma być właśnie rzeczywistość, która ma być ukształtowana, na modłę niemiecką. I dlatego jest to czyn dobroczynny. Jest to coś dobroczynnego, z czym Polacy powinni się pogodzić dla swojego dobra. I w tym sensie znajdujemy tutaj pewne takie kontinuum w tym spojrzeniu Prus, czy elit pruskich, potem elit niemieckich na te niemieckie zadania na wschodzie, jak oni mówili, Kulturarbeit, Deutsche Kulturarbeit im Osten, prawda? Niemiecka praca kulturowa na wschodzie. Pioniere der Kultur, jak oni piszą od lat 80. Kulturträgerstwo słynne. To ciągnie się przez cały długi wiek XIX i to jest rzeczywiście to przekonanie, które także idzie w szerszych kręgach niż tylko kręgi pruskie. Ja tylko chciałbym zacytować taką wypowiedź Jakoba Venedeja z 1847 roku, reprezentanta południowo-niemieckiego liberalizmu, który pisał rok przed Wiosną Ludów, że Słowianie muszą zostać zgermanizowani w ten sposób, że Germanie zapewnią im wykształcenie na wyższym poziomie, lepszą ochronę prawną, uprawnienia obywatelskie na wyższym poziomie, wyższą godność mężczyzny i człowieka, wyższy duchowy i materialny dobrobyt. Czyli germanizacja jako jedna wielka polityka spójności. Nawiązując do czasów współczesnych, co nam zostało z tamtych czasów. Koleje, które wybuduje się w Poznańskiem, są najszybszą i najpewniejszą drogą prowadzącą do zadomowienia się tam kultury niemieckiej i niemieckiego ducha. Słowa Ottona von Bismarcka z lat 60. XIX wieku, bo wszystko miało właśnie służyć temu jak gdyby dążenia do stworzenia amalgamatu, do tego amalgamatu. Wtedy koleje to jest ikona postępu, nie tylko technicznego. We włoskiej prasie liberalnej w latach 50., 60. takim częstą ilustracją to było pokazanie papieża Piusa IX, który próbuje powstrzymać lokomotywę. Jako ilustracja, że nie da się powstrzymać nieuchronnego postępu. I jak widać ze słów zacytowanych żelaznego kanclerza, jakby nie było wielkiego modernizatora Niemiec, te koleje miały także właśnie ten walor, prawda? Walor germanizacji jako pracy, niemieckiej pracy kulturowej, jako dobroczynnego niesienia tej wyższej kultury dla Polaków. I w tym sensie można powiedzieć, przy całym dystansowaniu się Naumanna od Bismarcka, de facto jeden i drugi dążył do tego samego celu, tylko innymi środkami. Prawda? W strategii Mitteleuropy, jak w każdej strategii imperialnej, słowem kluczem jest kontrola. Prawda? To znaczy Polacy mogą mieć własne państwo, mogą mieć nawet własne polskie uniwersytety, bo przecież Niemcy otworzyli w 1915 roku, reaktywowali Polski Uniwersytet w Warszawie i Politechnikę. Ale nec plus ultra, prawda? My stawiamy barierę rozwojową, mówiąc dzisiejszym językiem, my wyznaczamy wam cele. Wy macie być tylko buforem i wy macie też, można powiedzieć, swoją własną kulturę modelować według tego dominującego paradygmatu kulturowego, jakim jest dziedzictwo niemieckiej filozofii idealistycznej, która przejawia się także w instytutach rolniczych, w kolei nawet. Więc to jest ta, powiedzmy, skrótowa odpowiedź na pytanie, dlaczego chcieli i co osiągnęli. No cóż, warto rzucić, przynajmniej sobie wyobrazić tą mapę ziem Rzeczypospolitej po trzecim rozbiorze, żeby wiedzieć, że uświadomić sobie, że staliśmy się peryferiami w sensie geograficznym. Każda z tych ziem, chociaż jednym wyjątkiem był rzeczywiście wtedy kolosalnie olbrzymi zabór pruski, który stanowił do 1806 roku mniej więcej 40% terytorium państwa pruskiego. Po 1815 to się zmniejszy, ale to są peryferie. Ze wszystkimi tego konsekwencjami dostajemy się w obręb państw, które właściwie wszystkie charakteryzują się tym, co dzisiaj się nazywa niezrównoważonym rozwojem. To szczególnie jest widoczne w Niemczech, kiedy
to kiedy rzeczywiście ta rewolucja przemysłowa na kontynencie, zwłaszcza w Prusach, w Niemczech, lata 20, 30, potem rozpęd jest w latach już po wiośnie ludów, ale te przeciwieństwo między rozwiniętym industrialnym Zachodem a tkwiącym w permanentnym strukturalnym kryzysie wschodem monarchii pruskiej się utrzymuje. Podobnie jeszcze bardziej jest to widoczne, gdy chodzi o monarchię Habsburgów. Tu jeszcze mamy do czynienia z dodatkową barierą geograficzną w postaci Karpat. Galicja jest zupełnie odcięta także w tym sensie. W tamtych warunkach, nazwijmy to, infrastruktury komunikacyjnej miało to swoje znaczenie. No i podobnie te kresy Imperium Rosyjskiego, Rosja, która nigdy specjalnie nie wiązała swojej, czy nie uzasadniała swojej aneksji polskich ziem właśnie projektami modernizacji. Warto przypomnieć, no takie już wydaje się rzeczy ogólnie znane, chociaż może w ostatnich czasach wymagające przypomnienia, że cóż, zniszczenie Rzeczypospolitej oznaczało rozerwanie na przykład jedności gospodarczej, jedności obszaru gospodarczego ziem polskich. Dlaczego Gdańsk w XIX wieku traci na znaczeniu, a zyskuje Szczecin jako port? No właśnie dlatego, że Gdańsk został pozbawiony swojego gospodarczego interioru, swojego zaplecza gospodarczego, czytaj do Rzeczy Wisły, rozerwane, raczej podzielone między trzy państwa zaborcze. Natomiast Szczecin jest jedynym, jest można powiedzieć portem, który ma jednolite zaplecze, czyli do Rzeczy Odry, jeszcze dodatkowo Berlin, który się rozrasta. I to jest to koło napędowe. Gdańsk, mimo tego, że tam teraz ubierają różnych ludzi w mundury pruskie, dzięki temu, że stał się częścią monarchii pruskiej, tak bardzo stracił. Johanna Schopenhauer, matka Artura Schopenhauera, w swoich wspomnieniach nie bez przyczyny z trwogą pisze o perspektywie po pierwszym rozbiorze, że tu przyjdą Prusacy. Straszliwa rzecz, prawda? Jak wiemy, Prusacy tam przyszli już po drugim rozbiorze w 1793 roku. No i wreszcie na pytanie, co osiągnęli, trzeba wrócić do tego, o czym mówiłem na początku. Podstawowym wehikułem modernizacji w długim wieku XIX było państwo. Scentralizowane, czy centralizujące się, zbiurokratyzowane, ale państwo. W różnych państwach wyglądało, ale zawsze tak było. I teraz rozbiory pozbawiają nas tego naturalnego wehikułu modernizacji. Mało tego, zaborcy, zwłaszcza pruski i rosyjski, jako swój strategiczny cel dążą do nie tyle do integracji, co do rozszczepienia, do stworzenia, można powiedzieć, dwóch narodów czy dwóch polskojęzycznych wspólnot. Prawda? Bismarck otwarcie mówił, że chodzi o stworzenie grupy lojalnych poddanych króla pruskiego, czyli chłopów, a ta reszta, czyli szlachta i duchowieństwo, no i takich trzeba spisać na straty. Ciekawe, proszę Państwa, że na przykład pruska gadzinówka Avant la lettre, wydawana w 1850 roku pod tytułem Przyjaciel chłopów, po polsku, polskojęzyczna, wydawana z tajnych funduszy pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, redagowana przez Eugeniusza Brezę. To swoją drogą ciekawa historia Brezów, taka długa historia współpracy polsko-niemieckiej, bo jego praszczur był na liście jurgieltników wielkiego elektora w czasach Michała Korybuta i Jana III. Wojewoda poznański, tak, Breza, rwacz sejmów. No w każdym bądź razie Eugeniusz Breza był redaktorem i on pisał, że król Prus, Fryderyk Wilhelm IV, jest drugim Kazimierzem Wielkim, bo jest królem chłopów, bo on dał wam uwłaszczenie, natomiast nie ci wichrzyciele, nie panowie, którzy bawią się, jak pisał, we fraszki ligowe, czyli Liga Polska, która ta organizacja, która powstaje po wiośnie ludów. Czyli uzasadnieniem jak gdyby dążenia czy żądania lojalności wobec monarchii pruskiej ze strony polskich chłopów był właśnie ten potencjał modernizacyjny, prawda? Czy te osiągnięcia modernizacyjne, czytaj uwłaszczenie chłopów. I no cóż, no można powiedzieć, że dokładnie takiemu, dokładnie odwrotnemu celowi służył polski projekt samomodernizacji. I to rzeczywiście mówię tutaj o ruchu organicznikowskim, a najbardziej się rozwinął w Wielkopolsce, ale przecież jeżeli chodzi o budowę właśnie tego, co Karol Marcinkowski nazwał odbudową
polskiej towarzyskości społecznej, odbudową kredytu zaufania, przy czym kredytu społecznego, przy czym kredyt nie chodzi tutaj o, w sensie finansowym, tylko właśnie zaufanie. On pisał, że to jest jego najważniejsza misja. Temu służą wszystkie inne Towarzystwo Naukowej Pomocy, czytelnie, bazar, ale najważniejsze jest odbudowa towarzyskości społecznej między Polakami, czyli spójności społecznej. Wiedzieć się odbywało jako reakcja na tą właśnie narzucaną przez Polskę, przez ziemią polskim, przez władze pruskie polityce tego Verschmelzung, tego stapiania, stwarzania amalgamatu pod pretekstem też modernizowania, ale z wykorzystaniem, sprawnym wykorzystaniem tych ram, na przykład ram prawnych, które jak na owe czasy nowoczesne pruskie państwo prawa stwarzało. No i w tym sensie można powiedzieć, że słowa wieszcza z 1856 roku Zygmunta Krasińskiego z listu do Jana Zamoyskiego się sprawdzały. On pisał wtedy tak, że Bóg na pohańbienie dobrych ludzi, a na większą swoją chwałę każe szatanom odbudować Polskę. Ja bym dodał choćby i za pomocą modernizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi za wystąpienie. I teraz chciałbym otworzyć dyskusję i czekam na pytania z sali. Czy ktoś jest chętny? Alicja Kulecka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Z przyjemnością wysłuchałam obydwu tych refleksji, zarówno pana profesora Cichockiego, jak i pana profesora Kucharczyka. Niestety historycy, każdy ma swoją wizję nowoczesności, każdy ma swoją wizję modernizacji, bo ja myślę, że było wiele modeli nowoczesności i wiele modeli modernizacji, więc trudno byłoby tutaj o jakąś pewną zgodę. Natomiast chciałabym polemizować z niektórymi tezami. Jeśli chodzi o pana profesora Cichockiego, no to po pierwsze pan używa tutaj określenia Królestwo Kongresowe. To jest określenie wartościujące i oczywiście negatywne. Nazwa państwa brzmiała Królestwo Polskie i konstytucja była też konstytucją Królestwa Polskiego. Istnienie Królestwa było gwarantowane traktatem międzynarodowym, kongresem, zawartym na kongresie wiedeńskim. Więc myślę, że jednak to była sprawa poważna. I oczywiście te polskie elity polityczne, które uczestniczyły w reformowaniu państwa polskiego od połowy wieku XVIII, przepraszam, aktywne także w wieku XIX, no miały prawo po prostu przyjąć z pewną ufnością taki projekt, że to jednak będzie ta kontynuacja tego rozwoju, więc broniłabym troszeczkę tutaj stanowiska tych elit. No i drugi problem to jest problem roli Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego. W zasadzie Ksawery Drudzki-Lubecki to nie był jedynym autorem projektu modernizacji, bo tak naprawdę on nawiązywał do idei właśnie tych reformatorów, między innymi Stanisława Staszica, bo pamiętajmy, że to Stanisław Staszic rozpoczął przekształcanie tego profilu gospodarczego Polski i Królestwa Polskiego, ponieważ on zajmował się właśnie reformą górnictwa, reformą hutnictwa. No Drudzki-Lubecki w taki dość brutalny sposób mu to zabrał, uważając, że Staszic zbyt dużo włożył pieniędzy państwowych w te przekształcenia, no i oczywiście to górnictwo i hutnictwo po prostu nie przynosiło rezultatów ekonomicznych adekwatnych do tych nakładów. To jest i w związku z tym też uwaga do pana profesora Kucharczyka dotycząca tego, że te projekty modernizacyjne, projekty nowoczesności były modernizacją od góry, czyli modernizacją prowadzoną przez władze rządowe, co częściowo jest prawdą, ale nie możemy zapominać, że jednak te takie, powiedzmy sobie, bardzo aktywne i dynamiczne ośrodki modernizacji wiązały się także z działalnością przedsiębiorstw prywatnych. Już w Królestwie Polskim hutnictwo i górnictwo prywatne przynosiło większe efekty, większe korzyści finansowe niż górnictwo i hutnictwo rządowe. Więc tym bardziej na świecie,
nie możemy patrzeć i nie możemy mówić, że tylko państwo, tylko rządy. Bo jeśli popatrzymy na przykład Stanów Zjednoczonych, na przykład później Francji, Anglii, jednak tam bardzo dużą rolę odgrywały instytucje prywatne, po prostu modernizacja powstająca tam, gdzie powstawały z niej konkretne zyski finansowe, umożliwiające finansowanie tego dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesor. Znaczy z tym wartościującym znaczeniem pojęcia Królestwa Kongresowego. Oczywiście to było Królestwo Polskie, te konstytucyjne, które było stworzone w wyniku uzgodnień nowej architektury międzynarodowej stworzonej przez kongres wiedeński. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że oczywiście część elit królestwa to byli ci, którzy traktowali to królestwo jako i okno możliwości, i też właśnie prawomocny element owego nowego porządku międzynarodowego w ponapoleońskiej Europie, ale też część, zwłaszcza tych młodszych elit królestwa, czy tych elit młodych, które się w królestwie kształtowały, miały na ten temat często odmienne zdanie i że ten spór stanowił dosyć istotny element życia intelektualnego i politycznego królestwa. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, no był na przykład Czartoryski, który w dużym stopniu no był też twórcą tego rozwiązania, oczywiście jakim było królestwo, biorąc udział w Kongresie Wiedeńskim, niejako jako taki przedstawiciel nieformalny cala Aleksandra do sprawy polskiej. I oczywiście on, nawet jeżeli efekt tych negocjacji był dla niego samego niewystarczający i trochę jakby przyczyną pewnej goryczy dla niego, no to starał się oczywiście przedstawiać królestwo jako jedyne możliwe rozwiązanie. Nie tylko prawomocne, ale jedyne możliwe rozwiązanie. Tak? Jakie mieli Polacy w Europie ponapoleońskiej. Ale przecież było też tak, że myślę, że szczególnie dla tych romantyzujących młodych polskich elit królestwa, ta iluzja mówiąca o tym, że właściwie Królestwo Polskie jest nie tylko prawomocnym elementem nowego porządku w Europie ponapoleońskiej, ale jest niewiele różniącym się od innych monarchii konstytucyjnych tworem politycznym, w którym Polacy na bazie konstytucji mogą realizować swoje prawa, no był w dużym stopniu nie do zaakceptowania. No, był przyczyną ich bardzo gwałtownego sprzeciwu. Mochnacki, Mickiewicz, no wielu tych, którzy po prostu uważali, że... Nie, ja mówię o poglądach. Ja nie mówię o tym, czy on mieszkał, jak się odnosił do tej koncepcji Królestwa Polskiego jako prawomocnego elementu porządku międzynarodowego i jako ufundowanej na porządku konstytucyjnym monarchii. Znaczy dla tego pokolenia, znaczy to pokolenie traktowało tego typu interpretacje jako kamień obrazy i buntowało się przeciwko niemu bardzo gwałtownie. Tak? Co zresztą no później miało swój rezultat w powstaniu listopadowym, w tej, można powiedzieć, frakcji takiej radykalnej, no, która domagała się tego, żeby ten układ wywrócić, chociażby poprzez detronizację Mikołaja jako króla Polski.
I no bardzo, bardzo dziękuję panu już. W każdym razie jakby chodzi o to, że to, o czym pani profesor mówiła, było przedmiotem dosyć gwałtownego sporu wewnętrznego, politycznego, który zaowocował między innymi tymi postawami, które miały miejsce podczas powstania listopadowego. Także jakby oczywiście rozumiejąc konieczność trzymania się właściwej nomenklatury, czyli Królestwa Polskiego, no chciałem zwrócić uwagę na to, że jakby perioratywne podejście, czy jakby wartościujące podejście do Królestwa, no było pewnym elementem ówczesnej bardzo gorącej debaty w samym Królestwie i później w czasach powstania listopadowego jak najbardziej. I prawdopodobnie też było w dużym stopniu przyczyną, dla którego powstanie listopadowe się nie udało. Jakby ten rozdziew między, można powiedzieć, tymi, którzy nie chcieli przejść tego Rubikonu, do jakiego pchali radykałowie, i właśnie radykałów, którzy uważali, że trzeba ten układ wywrócić całkowicie, no był w dużym stopniu przyczyną, dla którego powstanie listopadowe poniosło klęskę. I jeśli chodzi o Druckiego-Lubeckiego, to oczywiście pełna zgoda. Mi chodzi o, jakby, że to, jakby no, ja przywołałem go jako jeden z bardziej znanych przykładów pewnego podejścia do modernizacji w Królestwie, które polegało właśnie na próbie bardzo intensywnej i agresywnej industrializacji. Zresztą wiele z tych projektów było krytykowanych, no, było przyczyną też no, właściwie próby nie tylko obalenia Lubeckiego, tylko jak w przypadku Mochnackiego, zabicia Lubeckiego, prawda? Bo jakby krytycy, ci radykalni Lubeckiego uważali, że Lubecki dokonuje swoją polityką jakby nie tylko aktu zdrady, ponieważ uznaje, że modernizacja po polsku jest możliwa tylko i wyłącznie w ramach systemu z carską Rosją, ale że w dużym stopniu jest też antypolska pod względem, jakby no, można powiedzieć, konsekwencji społecznych i kulturowych, tak? jaką przynosi. Gdzie był ten projekt zabicia Lubeckiego? Pierwszy raz o nim słyszę. Jak to, czy to pani była jakaś krytyka, bo tak naprawdę krytyka Królestwa Polskiego z całą siłą uwidoczniła się w czasie Sejmu Powstania 1830-31. Natomiast wiele krytyk pod adresem Druckiego-Lubeckiego było inspirowane przez komisarza cesarskiego w Warszawie, Mikołaja Nowosilcowa. Ponieważ Nowosilcow uważał, że Drucki-Lubecki przeszkadza w tych jego kontaktach z carem Aleksandrem, bo oczywiście w momencie, kiedy nastąpiła zmiana na tronie rosyjskim i Mikołaj I został carem, to rola Nowosilcowa i tak została znacząco zmniejszona, ponieważ nie był on już człowiekiem zaufanym cara. Więc wiele krytyk pod adresem Druckiego-Lubeckiego było inspirowane przez Nowosilcowa. Drucki-Lubecki miał wielu wrogów w królestwie i wielu też wrogów znajdowało się w Petersburgu i z całą pewnością inspirowało przeciwko Lubeckiemu tę krytykę, próbując jakby podważyć jego pozycję, a przede wszystkim jego relacje z carem, które do powstania listopadowego były dosyć bliskie i zresztą spowodowały to, że później Lubecki no, jedzie z tą ostatnią misją do cara Mikołaja, mając nadzieję, że właśnie te szczególne relacje między nimi spowodują, że zostanie wysłuchany i że katastrofa, jaką jego zdaniem niosło ze sobą powstanie, zostanie w jakiś sposób zatrzymana. Ale no, to, że Mochnacki był no, bardzo silnym i emocjonalnym krytykiem Lubeckiego, jest udokumentowany w wielu tekstach Mochnackiego, jak również w zarzutach, które były sformułowane w stosunku do samego Mochnackiego, iż był autorem
projektu spisku na życie Lubeckiego i wzywając do jego zabicia jako rozwiązania tego problemu, jaki Mochnacki widział w osobie przede wszystkim Mochnackiego, co potem się zresztą zmieniło, bo jakby ta relacja między Mochnackim a Lubeckim była bardzo skomplikowana, szczególnie w kontekście powstania listopadowego, prawda? To jest znana historia, kiedy właściwie Lubecki użyczył Mochnackiemu schronienia u siebie. Niemniej jednak cały czas, również później po powstaniu listopadowym, no Mochnacki był nieprzejednanym krytykiem polityki Lubeckiego, obwiniając go i zarówno o zdradę Polski, jak i również o to, że jego polityka no, prowadziła do bardzo negatywnych społecznych i kulturowych konsekwencji z punktu widzenia oczywiście jakby tych wyobrażeń, czy tych idei Mochnackiego, jaka powinna być jego zdaniem Polska. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, z przyczyn modernizacji linii kolejowej między Warszawą a Poznaniem będę musiał już opuścić spotkanie, za które bardzo dziękuję. Ja tylko odnosząc się do pytania czy uwagi pani profesor, ja całkowicie się zgadzam. Zresztą zaznaczyłem, że w różnych miejscach ten udział państwa w procesach modernizacyjnych się różnił. Natomiast przywołany przez panią profesor przykład Stanów Zjednoczonych, ja to w tym tekście pokonferencyjnym czy przedkonferencyjnym o tym też piszę, że nieprzypadkowo najbardziej popularnym autorem powieści tak zwanych indiańskich w XIX-XX wieku był Karol May, wywodzący się z Niemiec. Bo w niemieckich, zwłaszcza środowiskach narodowo-liberalnych, oni byli zapatrzeni we wzór ekspansji amerykańskiej na dziki zachód i oni odkrywali ten dziki, ale wschód, u siebie. I to jest bardzo charakterystyczne, że to przenoszenie tych wzorców i tymi old Shatterhandami, old Shurehandami w Poznańskim i na Pomorzu mieli być urzędnicy komisji kolonizacyjnej, osadnicy, hakatyści. To był prawdziwy old Shurehand, a ten polski Winnetu wcale nie był takim szlachetnym dzikusem. To ja tylko tyle. Bardzo dziękuję i przepraszam. Dziękuję naszym gościom i zapraszam na... Przepraszam, że tak na...